Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Simsów na moim kanale. Jest to już trzeci odcinek z sezonu drugiego mojego Miłowa. I postanowiłam przybyć do rodziny biedak. I to będzie dla mnie bardzo trudna rodzina, zważywszy na to, że jakoś tak w moim poprzednim Miłowie się strasznie zżyłam z tą etykietką, że Balbina biedak jest taką matką z wyrolką. A teraz bym chciała trochę to Miłowo inaczej poprowadzić, więc no ciężko mi się w ogóle będzie tak to wymienić to myślenie o Balbinie. W ogóle tak by the way, dlaczego właśnie w moim poprzednim Miłowie to Balbina oraz Jan Hak byli tymi złymi charakterami, jak oni ogólnie nie są tacy groźni, w ogóle wydają się na dosyć sympatycznych z góry, przepraszam, no ale no cóż, no tak wyszło. Więc no w tym Miłowie chciałabym jakoś to inaczej zrobić. Ale oczywiście wszystko zależy od tego, co wybierze dla nich kostka, ponieważ przypominam, że w tej wersji Miłowa na starcie roluje wszystkim ich aspiracje pierwszorzędne i drugorzędne na zupełnie nowe. Okej, więc Balbinka jest pierwsza w kolejce. Rzucam kością i tak. Jedynka na kostce to przyjemność, dwa oczka to romans, 3 bogactwo, wiedza to 4, 5 rodzina oraz 6 to popularność. Także uwaga, losuję nową aspirację pierwszorzędną dla Balbiny. I ma trójkę, czyli bogactwo. No Balbina biedak, która pragnie bogactwa. No w sumie to ma sens. A, no, no, no. Tym bardziej właśnie... Znowu tak mi pasuje zrobić ją na jakąś rolkę, skoro ona pragnie bogactwa. No ale zobaczymy, jaką będzie mieć aspirację drugorzędną. Też bogactwo, tak się nie da, Balba. Próbujemy jeszcze raz. Czwórka, czyli wiedza. No to Balbina jest naprawdę odmieniona o 180 stopni. Więc myślę, że w takim razie chyba, bo tak z czego kojarzę, to w moim pierwszym Miłowie to ona w ogóle nie zaznała ani trochę pracy. To tutaj na pewno ją wyślę. A ciekawe, co będzie z Damianosem. Ujka, czyli romans. Damiano. No proszę. No to chciałam w tej wersji Miłowa być trochę odrobinę milsza dla Angeliki, no najwidoczniej trochę nie wyjdzie. No. Bardzo mi przykro. Angelika. No cóż, to masz chłopaka romansującego. No życie. A drugorzędna. No, jeszcze raz, bo znowu się wylosował romans. No i znowu romans. No to kurde, widzę, że Damian to będzie Don Lotario tego Miłowa. No i znowu romans. Halo! Kostka! Trójka, czyli bogactwo. No powiedzmy, że tam poszedł jakoś ślady matki w którymś tam momencie. Okej, to mamy tą sprawę załatwioną. No dobrze, to puszczamy czas. Pierwsze, co chciałabym zaznaczyć, to to, że gram oczywiście na czystej wersji Miłowa. No i Balbina jest w ciąży, ale nie wiadomo, jakie dziecko będzie płci. A to bym chciała dziewczynkę. No już nie będę jej usuwać tej ciąży bez przesady. Ale zamiast moje szczęście to pewnie będzie chłopiec. Z drugiej strony, jak to ktoś kiedyś powiedział, ładnie tak się wyraził na YouTubach, że tak jakby trzech synów u Balbiny to już jest taki klasyk, nie? Dobra, zostaw to dziecko w ogóle. Poczekaj. Jakie ty masz... Ona ma cel życiowy namalować obraz wart 1000 simoleonów, jak ona teraz pasuje do tego Dariusza i ma dwa piorunki z nim. Kurde. Ale póki co to oczywiście nie chce absolutnie nic. Chcę kupić obraz za swoje marne 900 simoleonów. No mogę jej coś tam, jakiś plakat kupić. Ciekawe, czy coś tam jej się urodzi wobec... Nawet nie wiem, co ja kupuję, co to jest... Nie mam pojęcia, okej. Okay. Czy coś się urodzi wobec Dariusza? No nie! Oczywiście, że nie.
No dobra, chciałam znaleźć jej pracę, ale widzę, że niestety ona nawet sama chce pracować. Ale widzę, że gazetka nie przychodzi i chyba dzisiaj już nie przyjdzie, co jest słabe, bo oni nie mają w ogóle komputera. A co to? A, Humble. Humble, w ogóle won mi z tym. Kurwa, co ja zrobiłam? Przecież powiedziałam, że oni nie mają komputera i wzięłam, wypieprzyłam to, nie? Olol. Ale ze mnie dzban. Ale ze mnie bumpik. No cóż, no to Balbina dzisiaj chyba nie uzyska pracy. No już nie będę jej tego modem ustawiać. Jak skoro chce takie tak bogactwa, no to musi się troszeczkę pomęczyć. O, no oczywiście ma te swoje staty ciążowe, pęcherz plus głód. A w ogóle komitet powitalny będzie? No na razie to nam ciąża time. Fajnie, gdyby tutaj ten Darek przechodził gdzieś. Są goście. W ogóle czemu jakiegoś randomowego typersa mi to wylosowało? No dobra, powitaj go. Może go z randomem wezmę i ze swatam, no. Hej. Dobra, co on chce? Pierwszy pocałunek? Jeszcze się nie całowaliście po raz pierwszy? Naprawdę? Że jesteście słabi. Pocałuj pierwszy pocałunek. Ona powitała tego typa. Jak to jest? I dlaczego on tu jest? Tego nie wie nikt. No dobrze. Przyjrzyj mu się. Nie, może nie jak gwiszcz od razu. Nie, okej, już nie robimy takiej patolki na wstępie. I co? Co o nim myślisz? Taki neutral. No dobrze, może wiecie co? Zamówię opiekunkę do tego bachora. Mamy jakieś tam pieniądze, więc. No dobra, nie chcę się nim zajmować. Czemu ona się sfrizowała, Halku? Ja tylko chciałam po opiekunkę zadzwonić, co jest w ogóle? Lol? Okej. Okay. O, już chcę mieć dwie miłości, chcę iść na randkę, no dobrze. Co? Nie zadzwoniłam po opiekunkę? Nieźle. A, dobra, musiałam się kliknąć tutaj, bo to jest pod spodem. Tylko na teraz, mordo, na razie jeszcze nie pracuję. To co, na randkę idziemy, nie? Zapytaj. Mówisz się ze mną? O, Angie. Widzisz, w tym miłowie to masz lepiej, bo chociaż jeszcze żyjesz. Tamtym nie miałaś tyle szczęścia. Zaproponuj oświadczyny w ogóle. Nie. No i co? Co wy tam chcecie od siebie porozmawiać? Dobra, poplotkuj ciekawe oki pewnie o swojej starej, która jest właśnie w ciąży aktualnie. Nie, oj, biedna Liliana. Tańczymy razem. Tak, tańczcie w rytm salsy, wariaty. Ej, w ogóle ja wam usunęłam to. A nie, nie usunęłam, sorry. Okej. Okay. Dałam się złapać, bo robiłam pierwsze podejście do tej rozgrywki, ale musiałam ją przerwać, więc od nowa wszystko puściłam. Także w tym odcinku jednak nie usuwałam tego wcześniej, przepraszam. W ogóle, aha, to ja kupiłam taki obraz, kot na kiblu. Nie, no świetnie. Stańczymy razem. No to wolny taniec, niech wam będzie. Co wy chcecie? Gorące całusi. Jak tam nasza Balbis? Balbis to ma ogólnie przerąbane, bo jest ciążyks. A ten co płacze? Chyba ma jakiś fajt z opiekunką. No, opiekunki to są mega. O, o. Dobra, on se gorąco, on cię nie pierdzieli w tańcu. Matka, nic mnie to nie obchodzi, że ty śpisz. Weź udostępnij na chwilę łóżko, tutaj są ważne rzeczy do zrobienia. Chociaż jednak jeszcze nie, flirtuj. Nie, jestem gościem, lol, co ja chciałam zrobić, sorry. A mógłby. Ciekawe, ile ma piorunów. Obejmij. Dobra.
O Jezu, ja zamówiłam opiekunkę, a Damian, tfu, Błażej ma dzisiaj urodziny. To było najgłupiej wydane pieniądze na świecie. Aczkolwiek niedługo będziemy nowy parch, także może. Może jednak. Okej, to robimy Bibix. Robimy wielką pipę. Tylko czy my mamy jakieś przyjaciół? Oj, Dariusza! Właśnie to będzie dobry moment na zaproszenie Dariusza na to wszystko. Derek, o to tu. Dobra, wszystkich spoko. Mam nadzieję, że Darek przyjdzie, reszta mnie nie interesuje. No nie, wszyscy przyjdą, Normalix. Ech, co on chce pomasować? Pomasuj. Pomasuj tą Angelix. Dobre. No i znowu chce gorącem. Ktoś czuję, że mimo Wild Childa to oni nie zechcą sami tak randomowo sobie bara. Dobra, myślę, że możemy... Chociaż nie, jest świetne, już doprowadźmy do tej mega randki. Obejmujemy się. Oj, dobra, a jak tam nasz solenizant? Matka, ogarnij się. Przynieś Sima Błażej. Darek jest w ogóle? Czemu ci Darek olał? Darek! Oj, cały misterny plan, no seryjnie. Darek, no nie może tak być. No nie... No, Boże, jak zwykle słodki jest. No i fajno. Przez chwilę jest spokój. Przez bardzo małą chwilę, póki Balbina nie urodzi tego kolejnego dzieciaka. Ej, co oni tutaj romansują tak z... A, to Mortimer Ćwir w ogóle, Boże, nie poznałam go. Przepraszam, zapomniałam, że mu zmieniłam stylówę i weki, wszystko naraz. Lol. Nie, i oni razem też flirtują, no. Ten ACR mnie wykończy kiedyś. Dobra, no musi się zeszczać i wykąpać. No szkoda wielka, no Darek mnie strasznie zawiódł w tym momencie. Dobra, to popieść ją jeszcze. Aby była randka marzeń. Co ty chcesz pomasować, okej. Okay. To pomasuj ją. No. Jest znowu chce gorące, ale on normalnie kocha wpychać tego jęzora. Które to się kąpie? Wypieprzaj mi stąd dzieciak. Daj madyce biednej. Ona jest schorowana, bo jest w ciąży. I potrzebuje... Potrzebuje się wykąpać. Dobra zabawa w ogóle tak z dupy. Okej. Okay. Dobra, to mamy w sumie już kwestię załatwioną Angeliki. Możemy jej powiedzieć nara. Zakończ tą randkę. Tylko teraz pytanie, co robimy z tą Balbiną? Czy jednak próbujemy coś z tym Dariuszem? Ale w sumie, skoro Dariusz mają w dupie, nie chce nawet przyjść na urodziny jej dziecka. Posprzątaj śmieci, śmieciu. Dobra. To może jednak nie, ale z drugiej strony nie chcę popełniać drugi raz tego samego błędu i Balbinę swatać z jakimś randomem z miasta, kogo ona w ogóle zna, tylko jedynie Mortimera. Mortimera i Dariusza. Chyba, że może troszeczkę tak jakby jeszcze tutaj pokręcić. I na przykład... jak to się kurde robiło? Gender pref. O. Zróbmy randomowe i ciekawe. Może jednak ona okaże się, że woli dziewczyny. No i teraz nie może przejść przez to serio. No okej. Okay. Nie, woli facetów. Kurde, niedobrze. W sumie Mortimer. Mortimer! No dobrze, no skoro tutaj jesteś jedynym grywalnym simem mężczyzną w tym całym pierdzielniku. To może? Jest mech. No, jeszcze ci dziecko zajęło kibel. No nie, granie tą rodziną to jest chaos i w ogóle bieda. Dosłownie bieda jak biedak. On chce się zaprzyjaźnić ze Szczepanem? Nie złe rzeczy. Znasz w ogóle Szczepana? Znasz. I w ogóle masz z nim dobre relacje, WTF. No dobrze, może mu do niego zadzwonić w sumie. Nawet możemy się z nim wymknąć.
Okej. A możesz się z nim wymknąć, czy to już za późno? O, nie. A dawaj, ciekawe, czy będzie chciał. O, tych ciulu jeden. No niedobrze, to nic mi nie chce wyjść dzisiaj. No rozmawiaj z nim. Okej. Aha, wiem, że to trochę za późno, żeby... To jest za późno. No tak teraz pomyślałam, że jeżeli chodzi o dzieci, małe dzieci i tak dalej, które są na starcie małymi dziećmi albo dziećmi, to podczas nastoletności nie będę tam się sugerować niczym, tylko też będę wybierała im aspirację pierwszorzędną oraz drugorzędną poprzez rzut kostką. Dziękuję za uwagę. Okej. No to możemy się z nim zaprzyjaźnić w sumie tak czy srak. No niewiele nam brakuje, ale jednak to spada. O, rośnie. No dobra, ale zaprzyjaźnimy się kiedyś, mam nadzieję. Boże, Balbina! Balbina, ty weź coś zeźryj. Balbina. No zrób dzieciom naleśniki, bądź taka fajna mama. O, co za jakąś zabawkę. Nie, stolik. Mały biznesmen. Bo ma money. Widać, jak im się dobrze z kasą, nie? 818 simoleonów. Hehe. O Jezu, Balbina, czemu ty to zepsułaś? No cóż. Trudno. I w ogóle jeszcze tort został komunijny. Znaczy, urodzinowy. Balbina chce z kimś na poduszki z kimś tańczyć. No szkoda wielka, że kurde sprzedałam ten komputer od Humble'a. Można by było jakieś nowe znajomości zawrzeć dzięki temu, a tak to teraz nie wiem szczerze. No dobra. Jakbym zaprosiła, takie YOLO zrobiła z Darkiem i wzięłabym go, zaprosiła na randkę i bym powiedział, że tak, to co by wtedy... On to robi, wariat! O lolix. No dobrze. O, chcesz prośny dowcip? Może na razie normalny, już tak weź, już tak nie wylewaj z ciebie tego chlewu, Balbina. Okej. Tańczymy razem. Mata wolny taniec dostępny. Chyba jeszcze nie. Gramy. Baw się. Łaskotki. Okej. A słyszycie co nie jest? Dorek. Dorek. Dance. Darek! To kupię pindo. Darek! Darek, no. Podziwiać się da, ty mój seksowny nie robię. Łobuz kocha najbardziej tak to ja, Balbina z patologii. No chociaż się oczarować może da. To powiedzcie, że tak. Okej, coś tam niby wchodzi. Objąć się przyjaźni też chcę. To nie źle ogólnie. No. A. No to nie wiem co. Bo w sumie innych interakcji to nie macie. No to chociaż doprowadźmy do tej, żeby randka była dobra, ale to chyba mało możliwe. Dobra. To w dupie z tobą, Darek. Nie, to nie. Se znajdę lepszego bad boya. Już nie będzie takie trudne. Ale uprzednio może znajdę pracę, Balbinie. Chociaż może ta gastronomia by była. O, ona już biedna, zdesperowana, chce kupić eliksir miłosny na Darka. Słodko. Mogę spróbować to wykonać kiedyś tam. No poszukaj tej pracy, Jędzo. No i co, będzie gastro? Nie ma nic, bo ona jest śpiąca, głupia. No niech będzie, no okej. Co mi tutaj strzela po słuchawkach? Won mi od tego. A, on się miał w ogóle zaprzyjaźnić ze Szczepanem dalej, także bardzo proszę. W sumie to pasuje, żebyście byli takimi przyszywanymi braćmi. No tylko szkoda, że twój stary to jest taki obleśny, że nie jest mojej starej. W sumie to nie dziwota. Baba w ciąży go podrywa. Trochę wieś, no ale no cóż. Dobra, szukamy tej pracy, nie? Poszukaj tej pracki, please. I co tam mamy?
Medycyna, architektura, dziennikarstwo. No i dupa, nie będziesz w gastronomii robić. On. No co ten Szczepan? Oni to w ogóle we dwoje. I ten Dariusz, i ten Szczepan. To po prostu ich są tacy ciężcy w rozmowie, że to szok. Masakra. Ani ten. No nawet nie są przyjaciółmi jeszcze z Balbiną, Dariusz. To chyba jej brzuch rośnie. Nice. Dobra, ale chyba pozwolę sobie troszeczkę skrócić to mnie ciążę, bo zakręciłam już smoczkiem i tak dalej, więc. Dobra, możemy w sumie rodzić to dziecko. Etap ciąży rozwiązany, bo nie chce mi się czekać. Akurat to dziecko to jest bardziej taki przymus. No i czy to, no i chłopie, seryjnie. Tylko mam nadzieję, że nie żadna skóra z custom contentu. No nie wygląda, ale ojejku, to chyba jest taki typowy ten. Typowy, jak on miał ten ojciec. Jezu, ziomek, jak ty miałeś, nie pamiętam. Sławomir, tak? No, taki typowy Sławek. Dobra, to nazwijmy go po tatuniu zmarłym. To jest ważne. Sławomir. JR. JR, ale taki JR. No i fajnie. Dobra, to chociaż może z tym brzuchem nie będziesz odstraszać biednego Dariusza. Jakiś gość randomowy, który przechodził, chce podziwiać nowonarodzone dziecko i sobie idzie. Zboczeńcu, stare, obrzydliwe, fu. No i co? Darek? Darek, chociaż porozmawiajmy, oki. Oki, Daruś. Poczekaj. Zwolnij swojemu synu, bo synu musi do synu Dariusza. Nie, tam spadaj. Zwolnij. Kto to? Tak, jaha. Dawaj do Darka. Balba, przestań. To dziecko da sobie radę. I co? Kurde, pokłócili się przez ten telefon Linara. Ale Darek jednak wykonał jakiś ruch wobec mnie. To jest ciekawe. O Jezu, znowu telefon dzwoni. Może teraz to Szczepaniks. No nie, to ta pinda. No może być, no. Ale tak średnio. No. Weź odbierz ten telefon. Dobra. Teraz robimy misję Szczepaniks. Rozmawiaj. No i będziecie tak kompletnie. No wreszcie. Okej. Okay. No dobra, czy coś jeszcze robić w tym odcinku? Myślę, że nie. Coś tam porobiliśmy. Dziecko urodzone. Balbina coś tam próbowała. Damian też coś tam. No ogólnie jest spoko. Nie przechodzę do drugiej rodziny, ponieważ wydaje mi się, że troszeczkę przegrałam tą rodziną. Którą rodzinę chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku? No to dajcie znać w komentarzach. Albo coś, jakieś sugestie. Czy może właśnie, nie wiem, Balbina nie powinna być z Darkiem, tylko może z kimś innym, coś. No, jeżeli ktoś coś chce płynąć na tą nową historię miłową, to oczywiście dajcie znać w komentarzu o tym mroczym akcentem Balby oraz jej Sławomira. Żegnam się z wami. Dzisiaj się napatrzcie na to piękne, 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 piękne obraz. O!